Komitet Nauk Praj Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesorem Bogusławem Gedigą. Część trzecia. Mistrzowie. Archeologia powszechna. Profesora Rudolfa Jamki. A takim mistrzem naszym głównie, który nas przekonał także do archeologii tej powszechnej, archeologii polskiej, co było może też i podyktowane po części takimi perspektywami, jakie wtedy kształtowały się w Polsce, ponieważ no, wyobrażenie sobie, że studiując archeologię klasyczną, kiedykolwiek się opuści granice Polski, to było poza wtedy wyobrażeniami naszymi. Dotarcie do granicy było już skomplikowane, bo była strefa nadgraniczna. No i żeby tam wjechać kilkadziesiąt kilometrów od granicy, trzeba mieć pozwolenia. Co dopiero wyjechać na badania zagraniczne. Ponadto po tym, jak usunięto z Uniwersytetu profesora Gąsiorowskiego, to wypadałoby przyjść studiować do Warszawy. Ja już zostałem w tym Krakowie i tam ukończyłem te studia. No i tym mistrzem, który nas właściwie wychował jako tych archeologów, a muszę powiedzieć, że było to grono bardzo dobrych archeologów, którzy w tym małej gromadzie, no ale byli to znakomici profesorowie, część z nich już niestety nie żyje, moi koledzy, ale nazwiska nośne, pan profesor Godłowski, pan profesor Marek Giet, pan profesor Kazimierz Radwański, wieloletni dyrektor Muzeum Archeologicznego. No i kilku także, którzy zostało profesorami poza granicami naszego kraju. Także miał dobrą rękę, można powiedzieć, pan profesor Jamka do nas. Jego wykłady może nie były tak błyskotliwe jak profesora Moszyńskiego, jak mówiłem, czy nawet tak precyzyjnie formułowane, z taką ładną polszczyzną. No i może urok tego kultury świata śródziemnego jest inny niż może archeologii takiej powszechnej polskiej. No niemniej jednakże pan profesor Jamka no, należał do tego pokolenia, który no, z nim rosła polska archeologia i tak można powiedzieć, on wiedział wszystko. No i niestety on tego od nas oczekiwał też. I to było dość dramatyczne czasami, muszę powiedzieć, że pierwszy taki egzamin, jaki u pana profesora wypadło nam zdawać, to był wstęp do archeologii. No i wtedy najwyższy stopień, jaki na ten sezon pan profesor sobie obmyślił, postawił, to dobry plus. I trzech nas uzyskało ten stopień. Ja szczęśliwie też się w tym znalazłem. Ale on był bardzo taki drobiazgowy. Właściwie najbardziej przerażający był moment, gdy dochodziliśmy do okresu wpływów rzymskich czy Latenu, gdy fibule stały się tematem głównym, a pan profesor znał je od A do B, wszędzie, wszystkie do Z, przepraszam, z numerami, nie? No i to trzeba było tak dość umieć. I tak drobiazgowo właściwie to od nas oczekiwał takiej wiedzy. W sumie można powiedzieć, że samą taką metodologiczną otoczkę ukształtowałem sobie znacznie później naszej archeologii. I że wiem, no już mówię od dawna, że nie polega to na opisywaniu zabytków, bo nie to jest nauką. No niemniej jednak, że ta wiedza, którą on nam do głowy wtłoczył wtedy, no przyniosła taki jakiś pozytywny skutek, ponieważ potrafiliśmy się w tym świecie obracać i nawet konstruować swoje własne stanowisko do tego i tak, że mówię, inną przyjmować postawę metodologiczną. Może nawet część moich kolegów, no przynajmniej jeden, który też został no, znakomitym profesorem, był najbardziej, utrzymał się w tradycji pana profesora Jamki. On też starannie zabierał zabytki i znał je z całego, nie tylko Polski, ale i otoczenia europejskiego. I tak i to był. Natomiast mnie to trochę inaczej się potoczyły losy potem, ale wspomnę jeszcze właśnie, by tak scharakteryzować pana profesora Rudolfa Jamkę, któremu wiele zawdzięczam, naprawdę był dla mnie serdeczny.
byliśmy, no może nie w przyjaźni, bo był daleko starszy ode mnie wtedy, ale ja często u niego w domu bywałem, nawet jeszcze studiując. A potem pan profesor Jamka, on był schorowany bardzo na serce i co roku jeździł na kurację do Kudowy i zatrzymywał się w hotelu Monopol we Wrocławiu. Wrocław był dla niego takim tęsknotą. On zaczynał jako profesor na Uniwersytecie Wrocławskim, a jak się pan profesor Sulimirski nie wrócił do Krakowa, no to wtedy on otrzymał tą profesurę w Krakowie, no i mając do wyboru pewno Kraków i Wrocław, a mieszkał w Krakowie, no to wybrał Kraków. Ale wtedy jak pozostał w tym hotelu, siedział, to prawie zawsze byłem zapraszany, czasem to jeszcze tam kogoś wziął i rozmawialiśmy nieraz do późna w nocy. On tyle opowiadał, głównie o, no prawie o wszystkich archeologach, on wszystkich znał dobrze, tak. I muszę powiedzieć, że okres powojenny to może to nawet i dzisiaj się czasem gdzieś przewija. Ciągle był ten wątek, kto z tym okupantem współpracował, kto nie, wie pan. Prawdę we krwi, myśmy wyszli bardzo czysto jako archeolodzy z tego czasu okupacji. Nie można powiedzieć, że było entuzjastą w naszej gronie. I pan profesor Jamka te głosy bardzo ładnie tak poprawiał. Znał te wiele wydarzeń odnoszących się do tych nawet profesorów, których czasem starano się plątać jakoś w to, w tym okresie okupacji, może no, gdzieś tam pracowali. I to były dla mnie bardzo cenne takie informacje, ale z tytułu tego, że tak byłem z nim prawie, no poczułem się prawie zaprzyjaźnionym, on recenzował moją rozprawę doktorską. No i po tej recenzji, który zresztą dużo mi tam kazał poprawiać jeszcze w tej rozprawie doktorskiej, w szczegółach, naprawdę takich, które aż nie ważyły merytorycznie, prawdę we krwi, ale on wiedział, że, no, no, że to nie było województwo, albo nie jest województwo opolskie, ale wtedy to była regencja opolska, wie pan. Ja też to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że to jest aż tak ważne, że trzeba regencją nazywać to opolską. No ale on to tak dokładnie to wszystko. No i jakoś tak pytam, panie profesorze, no, co miałbym tak przygotować na ten egzamin doktorski, wtedy zdawaliśmy egzamin. No, on mi mówi, panie, wszystko. Jak mi powiedział, że wszystko, no to już od razu wiedziałem, z czego mam się przygotowywać, nie? No ale tak wtedy, gdy studiowałem też w Krakowie, to przez myśl mi nawet nie przyszło, że badania w 1948 roku na Ostrówku w Opolu rozpoczął pan profesor Rudolf Jamka i prowadził je do 1951 roku i drugiego nawet. I wtedy mi przez myśl nie przyszło, że ja będę kontynuatorem tych badań po wielu, wielu latach. No ale to jest takie... I właściwie do końca dni pana profesora zawsze pozostawaliśmy w takich niezwykle miłych relacjach.